Po raz kolejny już zdajemy Państwu relację z nocnego patrolu Grupy Interwencyjnej Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej. W piątkowy wieczór 1 września nasz operator jeździł z sierżantem sztabowym Januszem Kubicą oraz ze starszym sierżantem Janem Niemczakiem. Obawiano się, że ta noc obfitować będzie w liczne interwencje miejskiej policji, ponieważ w tym dniu rozpoczął się rok szkolny, a o minionych wakacjach niektórzy lubią rozmawiać przy piwie. Jak było naprawdę, zobaczcie Państwo sami. Jest godzina 19:10. Po krótkim pościgu zostaje zatrzymany do kontroli kierowca czarnego Forda. Wynik badania alkomatem to 1,8 promila alkoholu we krwi. Po 15 minutach kierowca ma już 2,9 promila, co oznacza, że spożywał alkohol krótko przed zatrzymaniem. Czekając na pomoc drogową, policjanci kierują ruchem na drodze. Jazda w nietrzeźwym stanie powoduje utratę prawa jazdy na długi okres czasu, a także wizytę w kolegium do spraw wykroczeń. Jak widać, nie opłaca się pić alkoholu przed jazdą samochodem. Godzina 20. Mimo rozpoczęcia roku szkolnego, młodzież zachowuje się bardzo spokojnie. Na razie nie ma z uczniami żadnych problemów. Ale temu panu chyba już na dziś wystarczy. Łagodna 27A w przedszkole. Minęła 21. Patrol otrzymuje informacje o przebywających na zamkniętym terenie przedszkola trzech młodych mężczyznach spożywających alkohol. Nie oblewają oni jednak nowego roku szkolnego, gdyż już zakończyli edukację. Jak mówią, czeka na nich armia. Pani wicedyrektor poznaje chłopców. Okazują się byłymi wychowankami przedszkola. Przyszli żołnierze obiecują, że będą już grzeczni, a za karę pomogą w remoncie budynku przedszkola. W dobrych nastrojach załoga patrolu powraca do swoich obowiązków. Jest godzina 21:50. Policjanci zostają wezwani do mieszkania w bloku przy ulicy Morskie Oko, gdzie wybuchła awantura. Co się stało? O, co? Skacze to wszystko. Kto? No, nie. Co mu się stało? No, wypił. Ale jak to mieszkanie? Nie. Znaczy on już tutaj nie mieszka. Go wyrzucili i przyszedł tutaj. Tylko wszystko na mnie. Co tam jeszcze jest? No mają ciągle. A rodzice? Proszę. Leżą jak świnia. Komend tożsamości? Po co mnie wyganiacie? Co, mama, no co wy robicie? Co wy robicie? No co my robimy? Nic się nie wygania. A czy pan ten człowiek? Ale proszę pana, słuchać pana koło windy, no to pan krzyczy tutaj, a nie mieszka pan tu w ogóle. Ja jak do kogoś przychodzę, to po cichutku siedzę, oglądam telewizor czy coś. Tak jest, no. No ale teraz to już jest, proszę pana, wie pan, po rozmowie. Mama pana sobie nie życzy tu pana. Żadna, chodź tu, Hania, chodź tu. Awantury tutaj pan robi. A ja też nie chcę pana widzieć. Żona też z panem nie chce rozmawiać. Proszę zabrać coś z pana. Gdzie masz jakąś kurtkę? Idę tak, dobra. Okazało się, że awanturnik nie jest zameldowany w tym mieszkaniu. Szybko jednak bezdomny mężczyzna, który odwiedził swoją matkę, rozczulił się i bez żadnych oporów opuścił lokal. Obiecał, że już nigdy więcej nie podniesie głosu na swoją matkę. 22:30. W centrum miasta jest bardzo spokojnie. Młodzież zapewne uczy się już na przyszłe sprawdziany i nie myśli o imprezach. Jest 10 minut po godzinie 23. Przypadkowy przechodzień poinformował patrol, że ktoś włamuje się do kiosku. Na przystanku obok dwóch młodych mężczyzn czekało na autobus. Przechodnia zaniepokoiła podejrzane zachowanie chłopców. Okazało się jednak, że za kioskiem zaspokajali tylko swoje fizjologiczne potrzeby. Jest godzina 23:40. Na jednym z bielskich osiedli inny radiołóz zauważa około 20-osobową grupę, która przed blokiem zakłóca spokój mieszkańcom. Kiedy jednak nasz patrol dojechał na miejsce, dodatkowa interwencja okazała się zbyteczna.
Grupa, o której była mowa, zapewne w obawie przed konfrontacją z większą liczbą policjantów, szybko zmieniła miejsce spotkania. Proszę wszcząć poszukiwania zakradzionych w Bielsku Białej około 1,5 godziny temu. Samochodem marki Fiat 126 Paweł. Minęła północ. Cisza i spokój. Jedyne zakłócenia powodują pojazdy utrzymujące w czystości nasze drogi. Jest 15 minut po północy. W pobliżu dworca PKP zostaje zauważony nietrzeźwy kierowca czerwonego Renault. Po otrzymaniu tej informacji patrol rozpoczyna pościg. To nie ten samochód. Ten też nie. Pościg został wstrzymany. 37 minut po północy. Zdawać by się mogło, że ławka na przystanku autobusowym nie jest najwygodniejszym miejscem do spania. A tymczasem... Ławka... To wcale ja nie wybudziłem, ale to jest brudne. Z popiołu, a pan całe siedzenie ma z popiołu. Nie spać. No dobra. Albo na nóżkach sobie ten kawałek przejść, nie ma to tak daleko. Jeśli bardziej się chce. Mężczyzna tłumaczył się ciężką pracą wykonaną w tym dniu. Po upomnieniu prasusia, policjanci kontynuowali dalej patrolowanie ulic Bielska. Godzina 1:30. Obok dworca PKS grupa interwencyjna zauważa wcześniej wspomniany czerwony samochód marki Renault. Zaczyna się ostateczny pościg. Kierowca okazał się być mieszkańcem Wapienicy. Aktualnie, jak uzgodnił wcześniej ze swoją żoną, miał plażować się nad morzem. Prawdopodobnie doznania, jakie teraz odczuwał, były podobne do choroby morskiej, ponieważ poziom alkoholu w jego krwi wynosił 2,26 promila. Ma pan 2 promile 26. Po 15 minutach poziom alkoholu we krwi zatrzymanego wcześniej kierowcy zmniejszył się do poziomu 1,79 promila. Oznacza to, że już minęło sporo czasu od spożycia alkoholu lub też nadmiar adrenaliny obniżył jego poziom. 1,79. Po chwili pomoc drogowa zajęła się samochodem, a nieszczęśnik udał się nie do domu, lecz do jednego z bielskich pubów, gdzie zapewne wzmocnił swoje morskie doznania. Do końca patrolu nic już się nie działo. Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na następny program.